Cześć, to jest Zeus. Zapraszam na rozkminę taktyczną, a mianowicie execute na bombsite A na mapie D-Cache zaproponowane przez zawodników Virtus. Ogółem polega ona na odsmokowaniu sobie shorta oraz samochodu. Wejście na BS z dwóch stron, od strony właśnie elektryka oraz od strony kłada. Neo w początkowym etapie rundy oddaje kilka strzałów na midzie w celu zwrócenia uwagi na swoje poczynania, następnie wraca i stara się smokować prawą stronę ściany od Kara, jednak dostaje szybko bułę przez zbustowanego zawodnika CT. Snax stara się od razu ustawić na smoka ograniczającego wizję na highwayu. Niestety, kiedy Neo pada oraz zostaje zrekwaragowany, rzuca jeszcze smoka Neo odcinającego właśnie prawą stronę ściany od Kara. Następnie wchodzi do maina, wcześniej opanowanego przez paszę, fleszuje na wyjście i udaje się wraz z pozostałymi zawodnikami na bombsite'a. Wchodzi na forklifta, jednak wiedząc o tym, że Neo nie żyje, zajmuje on maina, pozycję, którą ówcześnie miał patrzeć Neo. Zadaniem białego jest zasmokowanie kłada w początkowym etapie rundy. Wówczas zawodnicy terrorystów mogą spokojnie ustawić się w mainie i wyczekiwać pozostałych smoków odcinających samochód oraz highwaya. Sam biały udaje się na drzwi, gdzie jeszcze pali forklifta i udaje się centralnie na bombsite A w momencie, kiedy smoki eksplodują, a jego smoke na kładzie wygaśnie. Zadaniem Taza w tej taktyce jest zasmokowanie samochodu. Następnie wchodzi on od lewej strony BS-a, czyli zachodzi od strony elektryka i clearuje stamtąd bombsite. Następnie w momencie, gdy bombsite jest opanowany, ustawia się na kładzie i z tamtej pozycji stara się go obronić. Jedynym zadaniem paszy jest wejście do maina i utrzymaniem go pod kontrolą terrorystów. W tym celu zużyta Molotowa, w celu przeciwdziałania ewentualnego rushu ze strony CT, ustawia się na skrzynce i wyczekuje executa. Gdy flash od Snaxa wybucha, jego zadaniem jest czekowanie ewentualnego pozycji na samochodzie zawodnika CT. Następnie udaje się odkłada na bombsite A. Jednym z aspektów, dlaczego runda ta nie zakończyła się sukcesem dla Virtus Pro, była szybka rotacja ze strony CT, przeprowadzona przez boosta na midzie. Innym aspektem są pojedyncze duele przegrywane przez Taza oraz Pasza. To było wszystko z mojej strony. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Zapraszam na kolejne. Również zapraszam do polubienia fanpage'a i subskrypcji kanału. Dzięki, do usłyszenia. Cześć.